Cześć, cześć, dziewczynki, witajcie z całym Kuczowskiej. Dzisiaj mam do was pierwszy odcinek z Gwida Dwójeczki, myślę, że wam się spodoba. Co tutaj dla was mam do powiedzenia? Na pewno będzie ciekawie, bo jeszcze pierwszy raz gram na karierze, może drugi. Bo zazwyczaj gram online, czyli drugie, bo dużo miałem pytań, czemu nie ma live'a, czemu nie ma odcinków. Nie ma odcinków, bo mam dużo live'ów, bardzo dużo live'ów, gdzie są różne giveaway, gdzie oczywiście o wszystkich zapraszam. Mam dużo giveaway'ów, mam dużo z różnych gier, z GTA 5, z Eurotrucka, z Grida, z Metro, Slide, którego jeszcze nie ma u mnie na kanale. Dużo gierek naprawdę, których gram, a nie ma ich na YouTubie, nie? I warto, warto. Ostatnio jak Flux wygrał Eurotrucka ode mnie w konkursie, był bardzo zadowolony, mógł go sobie oczywiście sprzedać. Dobra, weźmy sobie jakieś zawody. Zawody własne. Weźmiemy sobie drift, poziom trzeci. To jest poziom pojazdów. Najlepszy, bo tam jest najlepszy samochód moim zdaniem do driftów. Wybór trasy weźmy sobie. Aha, ile wzięliśmy rund? Jedna runda, to weźmy sobie trzy. Opcje zaawansowane. Wchodzimy, wybieramy sobie. Moim zdaniem Okutama i Tenshi najlepsze. Najlepsze do driftu tory. Zobaczmy, jak mi się pójdą te tory, bo dzisiaj grałem niby trochę w tego grida, ale to tak. Jeszcze powierzchownie, nie? I mamy tutaj swoje samochody, które nie mam naprawdę żadnego, tylko mam je z dodatku, bo była promocja i kupiłem sobie całego grida z wszystkimi dodatkami, które istnieją do tej gry za 11 euro. Więc naprawdę kozacka cena. Bierzemy sobie Camaro, które moim zdaniem jest najlepsze, jeśli chodzi o tego typu rzeczy. Naprawdę się super jeździ. Już jest po świętach, to jest chyba pierwszy dzień świąt. Trzeba Wigilia. I bardzo z tego cieszę, nie? Czyli w sumie to pojutrze. Nie, pojutrze tak, bo jak nagrałem moja pierwsza 42. Czyli wczoraj, przedwczoraj, bo... no. Czyli przedwczoraj, czyli jest drugi dzień świąt. Taka beka. Teraz my zaraz wystartujemy i Gida. Zobaczymy, ile okręcimy punktów. Na pewno z nimi wygramy, bo wziąłem poziom łatwy chyba. Zamiast zaznaczyć, żeby były trudne. I z nimi raczej wygramy. Nie powinno być żadnych problemów. Tylko po prostu pokazuję wam, co najczęściej u mnie jest na live'ach. O, ładnie wykręciliśmy teraz 246 tysięcy punktów. Bardzo ładny driftik. Niektórzy to tyle przez cały tor nie wykręcają. A! Kurde, nie zmieściłem się, byśmy kolejne 250 tysięcy zebrali. Zdarzyłem się ze słupkiem, niestety. Tutaj tylko 61 tysięcy. Ale już mam przez 189. Może teraz coś się wyjdzie. Tutaj jeszcze jest zakręt, którego raz mi się dało przejechać. Bez... O, i się nie uda nam go przejechać. Tu jeszcze tylko 47 tysięcy zapaliśmy, ale i tak pierwsze miejsce mamy, więc jest... Więc nie jest źle, tak powiem. Nie jest źle. W ogóle to ten wiosi na pół nazwy, bo to jest ten Kurowski... Nie. Aha, bo to jest Kurowski, to obcięło tutaj, jest Twitch, mam na YouTube. No, dużo przebywam teraz na... O, Forza ważność jest... O, dużo robię live'ów naprawdę na Twitchu. Na dole macie link do Twitcha mojego. Naprawdę codziennie prawie, że są live'y. Teraz przedwczoraj po Wigilii robiłem od godziny 21 chyba. Do 3 nad ranem robiłem live'a, więc było bardzo dużo widzów, był giveaway, naprawdę fajna atmosferka jest na tym, na live'ach. Gramy we wszystko po kolei. Więc zapraszam. O, i tu nam nie wyszło, bo za daleko od słupka przejechaliśmy, żeby nam podwyższyło bonus. Ale to nic, tutaj postarajmy się ujechać ładnie. I tutaj nam weszło ładnie, graliśmy 246 tysięcy. Więc tak naprawdę już mamy wygrany ten. Bo to są boty, łatwe boty, więc... O, są easy.
O! Kurde, za mała prędkość, a tak byśmy jeszcze tą przesuwku to jeszcze razy dwa, czyli już w sumie razy cztery byśmy mieli. Tutaj, i tutaj, i tutaj, i tutaj, i tutaj, tutaj nie przejedziemy, ale tu jeszcze. Ładnie, dobra. I w sumie mamy pierwsze znowu miejsce, więc co się spodziewać. 614 tysięcy punktów. Dość ładny fisz tutaj ukręca po milion. No mówiłem, zobaczcie, pod 152 tysiące mają po 70. To jest właśnie easy, to zrobimy sobie to, zrobimy sobie derby demolkę. Bardzo fajna, fajna aktualizacja weszła teraz do gry do dwójki. Ja przekonany byłem, że w tą grę już nie gra dużo ludzi, nie? Ale naprawdę kozacko, tyle ludzi gra jeszcze w tą grę, że to jest głowa mała. Niby jest już trójka, ale dwójka bije na głowę, nie? Dwójka jest kozacka, naprawdę. Moim zdaniem nie ma lepszej części od dwójeczki i chyba dużo ludzi tak uważa, nie? Bo ile tu ludzi gra w tą grę, to jest głową mała. Ta gra jest naprawdę wyrąbista, nie? Co tu się dużo oszukiwać. W sumie to już ugrałem 1/3 tego, co ugrał ostatni. Słabo, 156 tysięcy. O, tu ładnie nam wyszło, 254 tysiące. Ładnie, ładnie. Na przykład ten chłopak, co wygrał mnie na giveaway'a, był 15 euro do przodu. Wystarczyło tylko zafollowować mój kanał na Twitchu, subnąć na YouTubie i tak naprawdę lajknąć mój profil na Facebooku, mój fanpage. I to było tyle. I w sumie kilka, nie wiem, tam chyba 12 osób startowało. Wygrał właśnie, wygrał Flux. I wtedy ja dawałem za tą grę tam 5 euro chyba niecałe, 4,99. To była promocja, ale od razu po konkursie, gdy go wygrał, dotarła do niego nagroda przez Steama. I napisał na czacie, że dotarło, więc nic tutaj nie było oszukiwane. Wszystko dotarło, wszystko ładnie było. I dodatkowo jeszcze... jak będzie mógł już sobie... Czekaj, gdzie to było? To pojedynek punktu kontrolnego, wytrwałość. O, to jest to. Jedna runda. Długi stadion. Będziemy sobie 7 okrążeń. I gotowe. I w sumie jak będzie mógł już wymienić tą grę, bo po 30 dniach jak mu daje, on może sobie to sprzedać na rynku albo od razu zainstalować, jak nie ma. On prawdopodobnie to sprzeda i będzie 15 euro do przodu, bo w tym momencie wyjdzie już świąteczne promocje i tak dalej, i tak dalej. I wtedy Eurotrack będzie znowu po 15 euro. I będzie 15 euro do przodu za to, tylko że mnie ogląda, bo oglądał mnie wczoraj do końca dnia i dzisiaj mnie oglądał. Dodatkowo zafollowował mój kanał, co już robił wcześniej. Dodatkowo zasubskrybował mój kanał na YouTube, bo nie wiedział, że jeszcze nagrywam na YouTube'a. Kurde, jechać ludzie. I zalajkował mu fanpage. Wszystko było posprawdzane, raz, dwa, trzy poszło. Razem z moim moderatorem siedzieliśmy na Skype'ie. I sobie rozdawaliśmy nagrody. Było bardzo fajnie. Dużo spieszyłem, ale oczywiście to nie koniec. Na Sylwestra będzie kolejny jakiś giveaway na jakąś gierkę. Więc też zapraszam na Twitcha. Mówię wam dużo o Twitchu, bo nie chcę tracić widzów z powodu tego, że siedzę więcej na Twitchu niż na YouTubie. Lecz w końcu nagram dla was odcinek na YouTubie, bo mówię, trzeba ludziom z YouTube'a, ci co mają słabsze internety i nie mogą oglądać widzów, też trzeba dać jakąś rozrywkę, tak? No to wam pokazuję. Dzisiaj mamy takie właśnie gridy, idzie. Teraz mamy derby demolkę, to powinni się wszyscy biec zdarzać i tak dalej, dlatego coś trzeba z tym zrobić. To w ogóle latamy i tak dalej, i tak dalej. Jakaś tam co muzyka leci, a to jakiś jeszcze poszło błąd. Fiszy się tak go nie przywalił, że aż od razu obydwoje odpadliśmy, tak byśmy z podsuci. Madafaka. Lohakbar! Skoczyłem bokiem? Wow! Nie tak miało być, ale może być. Cicho. Może sobie weźmiemy tak, co? Żebyście więcej widzieli, jak to się, co tu się dzieje.
są takie wraki, one nawet tam wolno, szybko nie jeżdżą, byle się rozwalały. W ogóle fajna gierka, naprawdę spędzamy, o Jezu, spędzamy z Fiszem tyle godzin w nią, że ostatnio. Nie, mamy moc, że miałam przegrany chyba się, nie wiem, zaraz wam powiem, miałam przegrany godzin. Wow, już waliłem wtedy do stwu. W sumie jeszcze trzy kółka, ja już jestem tak rozwalony, że to jest goma. No i jeszcze oczywiście chcę 900 odcinków z grida, no to lajkować i będą. Ze Sprinteresa też mówiłem, że będą odcinki i też będą, tylko Sprinteres to jest taka gra, która musi mi... Wow! Muszę mieć dzień, żeby grać w Sprinteresa, bo Sprinteresa nie zawsze mi się chce. Ale jak mam dzień, to oczywiście zawsze sobie pogram. Kurde, jak mi już znów i coś, to jest paranoja. Już mam, zobaczcie, w licznik, już mi się czerwony trójkąt pali, że coś jest nie tak, no jest nie tak. Już mnie ściąga tak, że głowa mała. Jadę prosto, nie? Jadę tylko klikając gaz, widzicie? Normalnie bym ten łuk wziął bez skręcania. No a jeszcze mi dał już, no pamięć, no. Który w ogóle jest ten? Drugi. Pierwszy. No i teraz rozumiem wszystko. O, ale mnie chciał wydymać. Ale jaki chuj, spierdalaj. Poszł wol, motherfucker! W ogóle macie teraz takie ramki porobione, w ogóle takie różne rzeczy, bo nagrywam się OBS-em, tym programem, co streamuję. Bo niestety nie mam czasu, żeby składać teraz filmu od nowa całego, bo nie mam czasu. Dlatego nagrałem OBS-em, od razu film będzie złożony, razem z kamerką, razem z muzyką. I dlatego wstawię go tak po prostu, jak go nagrywam od razu. Więc tak jak macie pokazane, no co tu się czepiasz, co tu się czepiasz tego filmu, tak? Nie jest może on jakoś strasznie dopracowany, no ale... Ale jest spoko, nie? Tutaj widzę, że się nagrywa. Pięknie. Zacząłem pracować już na dwóch monitorach. Kompletnie, już mam dwa monitory podłączone pod jeden komputer, a nie dwa komputery i dwa monitory. Pracuję się o wiele lepiej. O, ten to już jest wykończony. O, bez koła jedzie nawet. O, jeszcze mi tutaj. Nie mogę, bo oni mnie wyprzedzą i będę drugi. Fucking stupid noob. I możecie od razu napisać w komentarzu, co tam na święta dostaliście, jak spędziliście święta z rodzinką, tak dalej. A my, mijając tą metę, ja się będę z wami żegnał i zapraszam na kolejne odcinki, które będą z grilla. Ósme miejsce? What? Byłem pierwszy, nagle jestem ósmy? Spoko, dobra, spoko. Okej. No. Więc ja was zapraszam na kolejne odcinki z Gwida i na Twitchu oczywiście, bo na Twitchu siedzę cały czas i możecie dużo rzeczy wygrywać. Więc ja się z wami żegnam się, no teraz to tyle. Piszcie w komentarzu, jak sobie minęło wam święto, jak co dostaliście na święto, czy wam się podobało, czy chcecie więcej i tak dalej, tak dalej. Zostawcie jakiś pozytywny komentarz, łapkę w górę i udostępnijcie, jeśli możecie. Wbijacie na Skype'a. Na Skype, na Facebooka, na Twitcha i na YouTube oczywiście, no jak teraz oglądacie, to jest się nie. Więc dziękuję bardzo, na razie, cześć, trzymajcie się.